Cześć, tu Masło, a to unboxing i mały test krótkofalówek Motorola TLKR T41. Okej, a więc z pudełka te krótkofalówki wyglądają tak. Aby to zasilić, potrzebujemy po 3 baterie AA na każdy radiotelefon, więc w sumie 6 baterii. Ja niestety mam tylko 4 takie same, a 2 różne. Nie powinno się ich mieszać, no ale cóż, może nie wybuchnie. Także zestaw zawiera 2 krótkofalówki i 2 uchwyty, do których wrócę później, ale na razie zajmiemy się tym, co najważniejsze, czyli unboxingiem. Jeszcze taka mała ciekawostka. Dlaczego tu jest tyle razy napisane walkie-talkies? Czy to się czymś różni? No i jak to mówi w pewnej reklamie, odpak. Krótkofalówki, powiem szczerze, bardzo fajnie się prezentują. Też mi się spodobał ten schowek na papierzyska, sprytnie to zrobili. Mamy tu instrukcję chyba we wszystkich językach świata, łącznie z mongolskim i Zulu, bo sporo tych papierzysk. No wiecie co, tak polski na samym końcu, ludzie. Ale kto się przejmuje instrukcjami? Instrukcje są dla idiotów. Mamy nasz telefonik i ta naklejka jest obrzydliwa. Zdejmę to czym prędzej. Nie lubię takich rzeczy. Ktoś wie, jak to się włącza? Dobra, odwołuję to, co powiedziałem o instrukcjach. Nie było tego. No, wygląda na to, że wszystko działa. Podepniemy teraz drugą i zobaczymy, jak wygląda komunikacja. Raz. Halo, warp. Okej, a więc chyba wszystko działa. Po drodze odkryłem jeszcze kilka ciekawych funkcji, o których nie wiedziałem, takie jak na przykład możliwość przywołania innych krótkofalówek za pomocą specjalnego przycisku. Tryb tak zwany monitorowania, czyli krótkofalka będzie odbierała sygnały bez względu na to, czy aktualnie ktoś coś mówi, co się sprzedaje przy słabych połączeniach. Lub na przykład automatyczne wykrywanie kanału, na którym aktualnie coś się dzieje. A i te uchwyty, to tak sobie można przypiąć. Halo, raz. A teraz czas na mały teścik. Okej, test jakości tego rozmów, zasięgu. Co supa, będzie się zatrzymywał tutaj pomocnik Dawid i będzie się głosił, a ja to i zobaczę, co jaką odległość są te supy i będzie pokazane. Tutaj macie prawdopodobnie gdzieś pokazane. Dobra, zaczynaj. O, jestem. Dobra, słyszę na razie świetnie, idź dalej. Dobra, słyszę nadal świetnie. Jak możesz, to iść dalej. Tam mieszka moja
nauczycielka. Halo, halo, już kolejny słup. Dobra, słuchaj, nadal nieźle w sumie. Co, bo tu nie będę dalej, bo tu jakiś gościu chodzi, chyba właściciel pola, wiesz? Dobra, dobra. Wiesz co, to ja może pójdę jeszcze troszeczkę dalej i zobaczymy, okej? Okay? A czekaj, zaraz zobaczę. Dobra, wiesz co, stój tam, ja pójdę w drugą stronę i zobaczymy. No, jestem, jak mnie słyszysz w ogóle? Dobrze. Bo wiesz co, bo ja jestem za pagórkiem. Już cię w sumie nawet nie widzę wzrokowo. Także nieźle jest. Tylko troszkę. No. Także na odległości prawie 400 metrów za pagórkiem nadal mogliśmy się zrozumieć bez praktycznie żadnego problemu i szumów. I myślę, że na odległościach typu 800 metrów, kilometr ten stan by się utrzymał. Może kiedyś w przyszłości, gdy uda mi się zorganizować jakąś większą przestrzeń, powtórzę eksperyment na dalsze odległości, na przykład 2-3 km. Ale tymczasem dziękuję za oglądanie, ja te radyjka oceniam bardzo pozytywnie i cześć!